Dzień dobry, witamy Was serdecznie. 25 odcinek Neurofreaków. To jest niesamowite, jak ten czas leci szybko. To jest taka ćwiartka. Szczególny czas. A, 25. Taki prawie jubileusz. Nie myślałem o tym w tych kategoriach, ale niech będzie. Słuchajcie, Patryk Sobotka. Maciek Duczyński. Wasi ulubieni neuroterapeuci. Bardzo ciekawe dyskusje w tym temacie się wywiązują, nie wiem czy zauważyłeś. Nie. Ale ostatnio wrzuciłem tutaj, no to czy nie to, że się chwaliłem, ale po prostu jakby chciałem zainspirować ludzi, że my możemy pracować z takimi problemami na przykład, nie wiem, natury skórnymi i tak dalej. Okay. I komentarze, które się pojawiły pod tą moją dyskusją, pod tym moim postem, bo tak, proszę nie mylić neuroterapeutów z fizjoterapeutami, zrobić tak nie pracują. Ja tak mówię, mocne. Mocne, ale wiecie, nie wiem czy sobie zdajecie sprawę, ale my dalej jakby oficjalnie, jakby nie patrzy, no jesteśmy po studiach terapeutycznych, więc nawet jakbyśmy nie pracowali jako fizjoterapeuci, my nimi jesteśmy. No tak, bo co się stało, to się nie odstanie. Dokładnie, no i dalej przyjmuję pacjentów, więc pojawia się takie informacje, jak niektórzy moi pacjenci, którzy myślą, że jestem rzeczywiście neuroterapeutą. No trochę tak się czuję, ale oficjalnie jeszcze nie ma tego zawodu. No nie. A będziemy się pewnie starali w przyszłości, żeby był. Bo brzmi to nieźle. Brzmi super. Brzmi super i po prostu daje taki świeżość powiewu w pracy z pacjentami. I byśmy w końcu trochę odłączyli się od takiego postrzegania, wiesz, jakby nas jako specyfów od lasera, od jakby NFZ-u. Myślę, że nas to w ogóle tak od leczenia też przy drabinkach i z beretem takim dmuchanym, nie? No w ogóle, nie, no bo znowu teraz, żeby nie było, że się śmieję z pracy na berecie, nie. Po prostu my tak nie pracujemy. Nie pracujemy, po prostu ale pomimo tego, że ludzie tak pracują, to myślę, że nie ma nic przeciwko, bo założę się, że większość osób, która pracuje właśnie stricte właśnie tak jak w NFZ-cie tutaj się pracuje, to prawdopodobnie jest niezadowolonych z tego, że nie wykorzystują swojego potencjału, który mają i wiedzy nawet, którą zrobili na studiach, bo wiesz, jakby uczysz się jednej rzeczy, nieważne, te studia nie przygotowują cię troszkę, a na pewno wiesz więcej, niż ta praca cię wymaga. No tak, wiadomo. To jest smutne. No bo faktycznie to jest smutne. Przez 5 lat tyle tematów takich klinicznych, tak. Rozkmin jakichś, no przecież to jest naprawdę 5 lat, to jest kupa czasu. Bardzo dużo. A później się to sprowadza do tego, że mógłbyś się całego fizyko nauczyć no w pół godziny w sumie, znaczy, jak no się nie, robi nawet jakbyś programy, chciał, nie? I też nie ubliżając całej fizykoterapii, bo ona ma ale być nie, lepiej. Bo ja, no właśnie, okay. Ja mówię o tym, że w praktyce się tyle tego wykorzystuje w przychodni, nie? Że masz gotowy program i to jak po prostu jak obsługiwać sprzęt i jakie dopasować sobie dawki, gdzie teraz to liczy za ciebie w sumie maszyna. No to jest jakby mało, no bo na studiach jakby tej i balneologii, i fizykoterapii masz znacznie więcej. Gdybyś się chciał tym pobawić, to znowu byś się tym pobawił, bo wiedzę jakby większą pewnie masz w tym temacie, nie? Zdecydowanie. A później się to jakby w praktyce, w takiej przychodnianej może sprowadzać do tego, że masz pokrętło i tyle. I to też może dawać taki niedosyt. Tak. I jest to rzeczywiście trochę smutne, że ten potencjał nie jest wykorzystywany i ludzie chcieliby robić na pewno projekty ambitniejsze, a nie mogą tego robić, no trudno. Mam nadzieję, że to się troszeczkę zmieni. A tym sposobem przechodzimy bardzo płynnie, płynnie do tematu dzisiejszego, którym są bóle głowy. Czyli znowu konkretna odsetek pacjentów, którzy trafią do naszych gabinetów, z czym niestety fizjoterapeuci i nawet neuroterapeuci nie są za bardzo jeszcze kojarzeni, nie. Ponieważ jakby okazuje się, że dużo osób nie ma żadnego pojęcia, że może właśnie w prywatnych gabinetach poszukiwać specjalistów, którzy pomogą im w bólach głowy, tak? Już nie mówiąc teraz o różne rodzaje bólów głowy, o których sobie pogadamy, o różnych mitach z tym związanych, no to fajnie było ten temat poruszyć, bo jest to takie, no może nie takie aż bardzo mocne tabu, jak to nie wiem, w bolesnych okresach i tak dalej, ale to też jest czasami takie zaskoczenie, że pacjenci nawet pytają się, wie pan co, bo mój mąż ma problemy, boli go głowa. W ogóle to można do pana przyjść? I się okazuje, że tak, w wielu przypadkach jak najbardziej można. No co ci w tym temacie, Maciek, najbardziej siedzi? Bóle głowy, jak sobie myślisz? Pierwsza taka myśl. No, że to jest też po prostu jakoś tam objaw czegoś, no bo gdybyśmy poszukali jakby co jest przyczyną bólów głowy, no to według nawet takich oficjalnych klasyfikacji mamy prawdopodobnie ponad 300 różnych źródeł, nie? Więc to jest no w sumie ból jak każdy inny. Po prostu inna część ciała, która może się po prostu nie kojarzy specjalnie z fizjoterapią i może po prostu stąd trochę mniej
ludzie nas po prostu z tym kojarzą, nie? No bo to nie jest... No właśnie, to się tak wydaje, że to nawet nie jest część narządu ruchu. Tak, bo możemy zastanowić się, dlaczego to nie jest korzystne z fizjoterapią. I teraz do głowy przyszło mi teraz kilka fajnych myśli. Raz, że to powiedziałeś, to nie jest do końca narząd ruchu, bo wiesz, jakby... No, możesz go ruszać, ale sama głowa się nie rusza, no nie? No właśnie, no teoretycznie nie, no ale tam przecież znowu mamy, wiesz, całą masę mięśni, powięzi, tkanki kostnej i tak dalej, więc no w sumie jest to narząd ruchu, ale tak jakbyś pomyślał o tym w takich kategoriach bardziej, nazwijmy to, ortopedycznych, no to tak łokieć ci się bardziej kojarzy z narządem ruchu. Nie? No bo zobacz, nawet w ortopedii, ortopedzi nie zajmują się stawem skrążukwowym, to jest dalej staw, ale on już jest dla stomatologów, tak. Dla ortodontów często, nie? A więc rzeczywiście jest to obszar wyjątkowy. Tak. Ćwiczeń na głowę też specjalnie no właśnie, fizycznych nie ma. No, no nie? Właśnie, wiesz co, bo to od razu przypomniał mi się taki mem z tym, że jak ktoś tam na przykład robi brzuch na siłowni i takie, wiesz, o, taki typek z osiedla mówi: ej, Mati, zolej ten brzuch, rób łapę, bo z brzucha nikomu nie, wiesz. No. I teraz tak pomyślałem, że no w sumie to głowa też jest taki narząd ruchu, przecież z głowy nikomu nie, a no czekaj. Znaczy w sumie tak, trochę, no nie? Z bańki można komuś wyjechać, tak. No i z drugiej strony urazów też tam można całkiem sporo zebrać i jednak jest tam trochę ruchomych części, no chociażby właśnie ten nasz staw skroniowo-żuchwowy, nie? Tak, ale teraz myślę, że oczywiście osoby, które pracują stricte ruchem, to rzeczywiście ta głowa nie jest tam specjalnie rozpatrywana. Natomiast nie. Osoby, które pracują manualnie, to też głowa jest takim elementem, który często sprowadzany jest do stawu skrążuchowego. No tak. I zobacz, na przykład jak... Znowu, w takich jakby szkoleniach, powiedzmy, mówię o tej starej szkole terapii manualnej, nie? No to tam kręgosłup, wiadomo. To tam aż do potylicy to okej, ale już bez potylicy. Tak. Zazwyczaj, no może gdzieś tam jeszcze TC0, C1, może gdzieś tam się chociaż trochę mobilizuje. No to tyle, że dotkniesz po prostu komuś głowy, żeby ją ustabilizować. No i jakby, no i cała masa innych stawów obwodowych, ale głowa już jakoś tak niekoniecznie, nie? Głowa nie, dokładnie. I jest ten staw skrążuchowy, ale nie ma jakiejś pracy. Jeśli chodzi w ogóle o cały obszar głowy, twarzy, to najczęściej właśnie robi się, tak jak powiedziałeś, C1, staw skroniowy. I koniec, może czepieć się nisto, nie? Ale wiesz, tutaj obszar czoła, obszar nosa, obszar oczu, no. W ogóle cała potylica stricte, wszystkie szwy, to jest taki, wiesz, obszar uszy, taki trochę zapomniany, tam no się wiesz. Tak. Albo w kosmetyce, jeśli już, albo na przykład jeszcze mi się kojarzy... Refleksologii, no nie? Jest twarzy. No. Ale nie, z takich serii jakby klinicznych, fizjo rzeczy. No to jeszcze przy porażeniu na przykład nerwu twarzowego. Tak, nie? To, ale tam też się pracuje, wiesz. Albo trójdzielnego. Trochę z okolicą nerwu, trochę masaż, trochę, wiesz, jakaś praca ustami. No praca tak, okiem, ale to też jest tak, teraz trochę wchodzi. Nawet teraz w trening wchodzi, właśnie bada się, wiesz, Boże, zawsze... Konwergencja i dywergencja. Tak, nie, no to pamiętałem, ale jest takie widzenie szerokie, że tak masz. Okej, okay. No. Zapomniałem kurde nazwy. Ostatnio był. Ale jestem no dobra. Ban. Ostatnio robiłem o tym wykład. Rozumiesz, że brakuje mi myślenie, brakuje mi po prostu jednego słowa. Ale dobra, może za chwilę sobie przełonę. A tym, ale chodzi o prostu, jaki masz kąt widzenia, no nie? Będę teraz cały podcast. Dobra, bo ja teraz też akurat nie pamiętam. Dobra, nieważne. Za chwilę sobie przypomniemy, ale badamy sobie to często w gabinecie. Znaczy często może nie, ale w sytuacji, kiedy pacjenci gdzieś tam mają problem, czy to schwytanie, bruch, oko, ręka, jakieś kombinacje, trochę ćwiczą, albo po prostu mieli uraz w obrębie głowy, no to jest ważne, tak, obszar oczu. Dobra, i teraz tak, jak już wiemy może dlaczego te trochę obszar głowy jest zapomniany, to przejdźmy sobie do problemów naszych pacjentów, którzy do nas przychodzą. I pomimo tego, że powiedziałeś, i my tutaj dobrze wiemy, że tych rodzajów bólu głowy jest cała masa, ponad 300, nawet kiedyś doszedłem do jakiejś informacji, że ponad 400, ale... To bardzo możliwe. Nie znam specjalnie jakby... Zazwyczaj to wiesz, wszystkie klasyfikacje tak z roku na rok rosną, nie? No. My zrobimy taki prosty podział, dlatego że większość... my możemy sobie taki... bardzo prosty podział na problemy, powiedzmy, napięciowe i problemy naczyniowe. W dużym skrócie. Albo po prostu łatwo mówiąc, to też jeszcze, uproszczenie. No tak, jest tak. Może no, bardzo, bo, nie? Nie, no bo to jest takie. Musimy sobie to po prostu jakoś podzielić, tak powiedzmy, systemowo, nie? Tak. Że owszem, napięciowe, czyli raczej to zależne takie od narządu ruchu, powiedzmy, nie? Powięź, mięśnie i tak dalej.
No to mamy jeszcze problemy na pewno te naczyniowe, nie? Czy do których będzie należała migrena. No mamy trochę takich problemów nerwopochodnych, powiedzmy, czy to z ucisku, czy z neuralgii, no to ewentualnie to. To zostawmy sobie taki podział. No tak, podział, to w sumie to powiedzmy, będzie, że to głównie. Załatwimy wtedy też grubo ponad 100 takich różnych kombinacji tutaj. I teraz tak, fajnie byłoby sobie to usystematyzować, dlatego że dużo osób, którzy przychodzą do gabinetu, jak już trafią na przykład z takimi bólami głowy, albo gdzieś w trakcie wywiadu okazuje się, że oni te bóle głowy mają i to rzeczywiście jest duży problem, bo często wiesz, pacjenci przychodzą i mówią, że no, bolą mi lędźwia i w sumie tyle, no nie? I ja tak sobie patrzę na taką pacjentkę, no i nie wygląda jakby było tyle, no nie? W sensie jakby na pewno jest trochę więcej. Nie, bo tylko tyle. No i dorzucam sobie, no nie, jak tam szyja, jak tam piersiowy, jak tam w ogóle bioderek, jak tam kolanka, jak tam w ogóle problemy wisceralne i pytam się często o bóle głowy. Oni, że tak, no, że ojej, migreny 10 lat, no nie? Że ojej, panie Patryku, ale to z tymi migrenami to pewnie już nic, bo to 10 lat i w ogóle katastrofa. No i pytam się, no pisz mi pani te bóle głowy, jakby to wyglądało, no nie? On tak, no po prostu no boli, no ja pytam, ale długo panią boli? Jak już zacznie boleć, to długo boli? No tak z dzień, no nie? To jakby tak pierwsza rzecz mówię, okej, dobra. A kiedy panią boli bardziej po całym dniu pracy, czy wstaje pani rano z tym bólem? Mówi, no nie, no jakby w ciągu nie spoko, ale tam coraz więcej tygodni mija, już pod wieczór ta głowa mi boli, no nie? Mówię, okej, dobra. A w jakim miejscu panią boli? No mówi, no tak czuję, jakby coś mi tak głowy ściskało, na przykład tutaj czoło, albo gdzieś tam potylica, albo z boku. Mówię, dobra, jakieś takie problemy, nie wiem, światło, wstręt na światło, jakiś dźwiękowstręt, aura. No mówi, nie, raczej nie, a leki jakie pani bierze? No mówi, no jak wezmę sobie tam jakiś, nie wiem, tam APAP czy coś takiego, dwa APAPy, tam przychodzi. Mówię, proszę panią, jakby no ewidentnie to migrena. To nie wygląda w ogóle jak migrena. Jakby nic sobie powiedzieć, się nie zgadza z migreną, tak? Ja mówię, że migrena to jest taki, wiesz, ból, który jak już zacznie występować, to on najczęściej trwa czasami kilka dni. Dwa, nie za bardzo reaguje na NPZ-y. Często się mówi tak, że to jest taki ból hemikranialny, tak? Czyli pół głowy boli, czyli gdzieś tam raczej ciężkie do określenia, czy to jest ta strona, czy tylko po prostu boli cię, wiesz, no czacha. Często mówię pacjenci, że za okiem, no nie, jak mają migrenę, że to jest taki ból gdzieś tam wewnątrz. Śmiałem się dwa razy, bo pacjentka powiedziała, że mózg boli wtedy, nie? Tak. Czyli taki dobrze się składa od środka. Tak, od środka, nie? I wtedy taki, wiesz, można trochę atmosferę zmiękczyć, że mózg jest nieunerwiony, ceptywnie, on nie boli. Pacjentka mówi, aha. Dzięki za info, ale dalej mnie to napieprza. Jednak nie mózg, tak? Tak, no. Mój ulubiony tekst, no nie? No tak. No i właśnie pojawia się właśnie światłostręt, dźwiękostręt, aura i tak dalej. Powiedzmy, co to aura, mówię, takie trochę rozmycie delikatne tutaj. Może, nie? No może kilkunastu procent. Mówię, nie, on mówi, to nie, to w ogóle nie tak. Ja mówię, no to bardzo napięciowy. Właśnie jakieś to... też nudności, wymioty często temu właśnie, towarzyszą, to... nie? No, więc jak tego nie ma, to też tak. Dokładnie, więc jakby, i to jest fajne, u pacjentów tacy, what? Czyli ja mam migrenę i mówię, że no to, co pani powiedziała, wszystko brzmi jak napięciowy ból związany, tak? Czy to z tkankami miękkimi, czy gdzieś tam, no raczej po prostu mięśnia powięź, to nie? I najczęściej w obszarze ten skutek jest, który oni pokazują, tak? Bo najczęściej oni mówią, że zawsze potylica, tak? Albo zawsze czoło, albo zawsze skoro po tej stronie. Więc to jest oczywiście na plus, dlatego że bóle napięciowe są dużo prostsze do eliminacji niż migrena. Tak mi się wydaje, że dużo prostsze. Nie porównywalnie prostsze nawet. No myślę, nie? Że tak. Dobra, to może zostawmy sobie przy tych bólach napięciowych. Jakbyś miał, Maciek, wskazać takie główne powody, dlaczego nasi pacjenci mogą mieć bóle napięciowe, bo to jest klasyka, tak? Czyli o tym ból, który za chwilę wymieniliśmy, jakby te wszystkie skutki, które słyszeliście, to jest właśnie ból napięciowy, tak? Czyli krótko trwa, boli bardziej powierzchownie, NLPZ-y fajnie działają na to. No właśnie, no to tak trochę pachnie czymś takim albo po prostu przeciążeniowym. Raczej jest to związane z ograniczeniem ruchu też, nie? Więc żeby daleko nie szukać, samo przejście szyjno-poteliczne, w ogóle odcinek szyjny kręgosłupa, a znowu dosyć lokalnie stawy skroniowo-żuchowe, dosyć duże napięcie tutaj, duże napięcie na skroniach, jakby w ogóle na całej szyi, bo nawet jakbyśmy sobie popatrzyli po punktach spustowych, nie? Które też dają taki charakterystyczny ból rzutowany, znowu często do skroni, do czoła, no to też jeśli on jest odniesiony, już teraz, no właśnie, nawet czy to będą punkty spustowe, czy jakieś punkty takie nadmiernie gdzieś tam bolesne, tkliwe i tak dalej, to one właściwie wszystkie rzutują z tych samych struktur, czyli chociażby z mosa, z czworobocznego, nie?
z mięśni pochyłych, ze skroniowego, ze żwacza, więc po prostu jakby ta mięśniopowięź, jakby nawet dosyć lokalnie to już jest to. Jest trochę bólów, no tak, napięciowych, pochodzenia też trzewnego. Nie? To jest też akurat całkiem fajnie zbadane takie zjawisko, że to może po prostu pochodzić też jakby stricte od samego żołądka. Tutaj jakby podejrzewam, że droga tego może być taka, że mamy wtórnie zwiększone napięcie mięśni szyi, nie? Od problemu z przełykiem, no i w związku z tym pojawia nam się po prostu. I dalej na przykład choćby takie punkty spustowe, więc... i tak dalej, no nie? No, tak, dokładnie, nie? Jak na sensie pacjenci tutaj słuchają, albo osoby, które mają problem z bólem głowy, na przykład nie są fizjoterapeutami, no to tutaj jest taki magiczny język, że tam punkty spustowe i tak dalej, bo powiedzmy, że nie wiem, boli was skroń. To oczywiście może być tak, że to jest po prostu punkt na skroni, który jest dysfunkcyjny z jakiegoś powodu, bo to też trzeba potem się zastanowić, dlaczego te punkty spustowe w ogóle występują, bo, tak, bo też jakby nie powinny. No ale często praca z nim już daje fajne efekty, więc jak najbardziej można to robić, ale się może okazać, że po prostu jest jakiś ból rzutowany, tak? I często na przykład, gdyby ktoś chciał sam sobie dojść na przykład skąd tego bóle i co przynosi mu jakikolwiek efekt, na przykład sobie zmacać, tak? Takie mięśnie typu mostkobojczko-sutkowy, takie klasyka, jeśli chodzi o ból skroni, czy czworoboczny, jeśli chodzi o właśnie gdzieś tam ból w obrębie potylicy, czy właśnie mosy, które też mogą dawać taki ból w obrębie bocznej strony głowy, to żeby sobie to zmacać i się okazuje często, że nie wiem, nawet jest pacjent, że tak próbujesz sobie, wiesz, manualnie go zmacać, i mówi, o Boże, to jest mój ból głowy, no nie? Jakby tak, przyszedł ten ból głowy, odtwarza, nie? Docisnąłeś sobie taki mosa i pacjent mówi, kurde, to jest ten mój ból głowy. I on nawet za okiem jest to, nie? I tak dalej, więc to już praca z tym obszarem, wiemy, że da nam taki efekt, że na dłużej albo na krócej, nie wiemy, jak bardzo to jest wtórny problem, no poprawi trochę efekt, więc fajnie się taką tą szyjką trochę pomaltretować, pobawić się czasami, żeby sobie ocenić, tak? Albo przy jakim ruchu ten ból się pojawia, to też wtedy być może dojdziemy, że okej, no to są w tym momencie rozciągane takie tkanki, to może ja sobie z nimi manualnie tam popracuję, pomasuję je. No. Też jeszcze jeśli chodzi o narząd ruchu, to kojarzy mi się taka korelacja z stawami skroniowo-żuchwowymi, ze stawami krzyżowo-biodrowymi. Okay. Że faktycznie jeśli tam praca w tej okolicy, bardzo często u pacjentów poprawia sytuację. A to chodzi bardziej to o powięź piersiowo-lędźwiową, czy o stawy? No właśnie nie jest to takie do końca jasne. Wydaje mi się, że tutaj jakby te powiązania między segmentami kręgosłupa, wiesz, najwyższy szczytowy z najniższym lędźwiowym, nie? Że chociażby prawdopodobnie dlatego, nie? Bo dużo osób mówi, że po prostu manipulacja stawów krzyżowo-biodrowych im pomaga na bóle głowy. Tylko, że no właśnie też pytanie, co tak naprawdę manipulując ten staw, nie? Prawdopodobnie też po prostu przejście lędźwo-krzyżowe, więc to może po prostu dawać taki efekt. Dlaczego tak jest fizjologicznie, to myślę, że trudno do tego dojść. Znaczy wiesz co, na przykład moglibyśmy sobie teraz rozpatrzeć na przykład pod kątem kategorii miednicznych, nie wiem czy tutaj jakby pamiętasz, jest kilka takich fajnych wariantów. Tak. I to dysfunkcje w obszarze stawów krzyżowo-biodrowych, spojenia łonowego albo przejścia L5 S1, które na przykład mogą się pojawić po problemach typu upadek na tyłek, ciąża, czyli jakieś obciążenie w obrębie właśnie spojenia łonowego. Czy stawów krzyżowo-biodrowych, czy przejścia, które wtórnie dają problemy w obrębie cylindra brzusznego, tak? Bo w zależności od tego, jaki to jest staw, to może wyhamować nam spojenie łonowe obszar brzucha, L5 S1 no to oczywiście obszar gdzieś tam pośladów tutaj powięzi piersiowo-lędźwiowej, stawy krzyżowo-biodrowe w ogóle też czworoboczny lędźwi i tak dalej, czy jakieś zaburzenie w obrębie tułowia, no i wiemy po prostu, jak mamy jakiś obszar tułowia niewydolny, no to gdzieś będziemy kompensować i takim częstym mechanizmem jest choćby nadmierne napięcie w obszarze stawów skroni żuchwowych, to jest bardzo fajny kompensator, albo właśnie gdzieś w obrębie szyi, tak, gdzieś tam dużo napięcia w obszarze górnego otworu klatki piersiowej. No tak, i może być to chociażby może... jedna taśma mięśniowo-powięziowa, tak, no. Ale też wiesz co, jak teraz akurat powiedziałeś o kategorii miedniczej, to skojarzyło mi się jeszcze coś takiego, co może być jakby problemem takim, nazwijmy to współistniejącym. Bo jeśli mówimy na przykład w ogóle o urazie miednicy, no to w sumie, no to też przyrodzie nic nie ginie. Jeśli upadniemy dosyć mocno na tyłek, no to ta energia kinetyczna też się rozchodzi po prostu wzdłuż kolumny kręgosłupa i rozładowuje nam się na samej górze. Jeśli mamy nawet uraz od innej strony, czyli na przykład chociażby przy wypadkach takich komunikacyjnych, no to dochodzi zazwyczaj do tego problemu, tego urazu typu whiplash, no ale oczywiście nie pozostaje to jakby bez znaczenia dla samej miednicy, no bo po prostu trzewia też mają swoją jakąś tam bezwładność. Więc może być tak, że pacjent po jakimś czasie ma na przykład taką historię, bo to też się z tym spotykałem, że problem z szyją był,
jego się tam udało jakoś zaleczyć, sobie tak to nazwijmy. Może inaczej, on po prostu nie dawał objawów, ale jednocześnie problem na przykład później się pojawiał jakiś w okolicach miednicy, bo ta miednica też była ruszona w trakcie wypadku, ale jakby pierwotnie nie dawała żadnych objawów. Więc powiedzmy tutaj praca, czy to z tą górą, też przynosiła trochę efektów na dole i odwrotnie, nie? Może po prostu jak zdejmujemy jakieś kompensacje albo jakieś po prostu inne urazy, takie współistniejące, nazwijmy sobie to, no to one też nam mogą poprawiać sytuację w innym obszarze. Tak, to może być jakby nie jedno zawsze, które wywołuje drugie, bo czasami jeden uraz może nam spowodować tak naprawdę dwa urazy, nie? Albo tak, i więcej. Albo i więcej urazów. Też jak powiedziałeś o tym właśnie rozproszeniu energii kinematycznej, no to jest taka fajna zasada w kinezjologii choćby braci Lovetta, gdzie po prostu mamy sprzężone stawy, tak? Że dysfunkcja w obrębie na przykład przejścia lędźwiowo-krzyżowego daje dysfunkcję w obrębie stawu skrążeniowego, znaczy w obrębie przejścia potyczno-szyjnego, a dysfunkcja na przykład gdzieś tam na poziomie L4-L5 daje dysfunkcję tam w obrębie obrotnika, no nie? I tak dalej, i tak dalej. Ta siła no tak się rozprasza trochę. Więc tutaj znamy kolejny taki punkt zaczepienia, że urazy miednicy mogą dawać w konsekwencji problemy w odcinku szyjnym, a te mogą oczywiście wpływać na to, że nas boli głowa albo no tak. Nie. Tak, to też prawdopodobnie jest nawet tak typowo po prostu mechanicznie, nie? Rozłożenie sił wzdłuż osi kręgosłupa, no też on jakby nie służy tylko i wyłącznie do tego, żeby tą przenosić energię tylko góra-dół, no ale też różne siły ścinające na niego działają, więc jeśli coś jest po prostu niewydolne, no to inna część tego kręgosłupa musi zareagować, żeby chociażby w trakcie chodu to ustabilizować, nie? Więc mamy tutaj akurat takie prace też dosyć stare Little Johna, które też dotyczyły tej mechaniki kręgosłupa i tam też były takie właśnie zależności między tą górą a... Osteopatyczne tutaj wchodzimy, no nie? Bo trochę tak, bo one, ja jakby się nimi na co dzień... nie? Chyba bezpośredni. Być może tak, bo on chyba po prostu przeprowadził tą naukę już jakby na teren Europy i tutaj tak. Jakby rozpoczął ten taki nurt bardziej biomechaniczny w osteopatii. Akurat to tak nie posługuje się tym na co dzień, ale tak mi się to akurat skojarzyło, jeśli też chodzi jakby tą mechanikę. To chyba taka dyskusja była właśnie, tak mi się wydaje, nie na sobie ręki za to uciąć, ale właśnie styl z Little Johnem, że styl struktura nad funkcją i Little John funkcja nad strukturą i docelowo jakby my już wiemy, że jedno może wpływać na drugie i na zmianę, tak, ale kojarzy mi się A tam właśnie, się o filozofię. O filozofię głównie, no bo w osteopatii jakby filozofia ma przede wszystkim bardzo duże znaczenie, no nie? No tak. Dobra. Myślę, że warto by tu wspomnieć jeszcze o problemach napięciowych w obrębie gałki ocznej, co jest jakby często pomijane i to rzeczywiście może nie być ból migrenowy, a może dawać ból za okiem, no bo mięśnie oka są za okiem z reguły i to też jest taka informacja, co na przykład jakby dużo osób dziwi. Nawet dzisiaj miałem taką jedną rozmowę dotyczącą właśnie gałki ocznej. No nie? Jakby ludzi na przykład za bardzo nie dziwi to, że nie mają z jakiegoś powodu pełnej kontroli nad swoim ramieniem, załóżmy. No wiesz, tam upali na bark, coś się wydarzyło i wiesz, podnoszą tę rękę, z jakiegoś powodu nie mogą i z tym idziesz, to nikogo nie dziwi. I to jest normalne. No, normalna sytuacja. Ale przykładowo śledzić jakiś obiekt wzrokiem, no i nie możesz śledzić go wzrokiem, bo ci gałka oczna odjeżdża. I to już jest dziwne, no nie? To są dalej mięśnie, no, tak. No nie? Jakby nie ma w tym nic dziwnego i oczywiście czasami się zdarza, że po prostu może mieć nadmierne napięcie w tych oczach. Tym bardziej, że jakby nie mówić, często nasza doba wygląda tak, że te oczy po prostu mają określony cel, typu patrz się na odległość pół metra od siebie, monitor. W obrębie 40 centymetrów. W obrębie, one są, wiesz, jakby mocno tam skurczone trochę, no nie? One wpływają na akomodację gałki ocznej, więc po prostu modelują w konkretny sposób. A rzadko się tak zdarza, że ktoś mówi, ojej, mam zmęczone oczy, muszę patrzeć w dal. I bliżej, i poprawi sobie autofokus w dal, i bliżej, i w dal. Dobra, teraz zrobię jakieś krążenie, teraz pośledzę tutaj. Jakby no nie, no nikt tak nie robi, no nie? Ale na barki to już byłoby okej. Okay. Na barki byłoby okej, okay. Wstanie, siedzisz i musisz tam troszeczkę tak, pomachać. Tak, tak, a jest kilka właśnie struktur w obrębie oka i fajnie było się tymi mięśniami gdzieś tam też zająć, no nie? Fajnie, że teraz wchodzi właśnie widzenie peryferyjne. Przypomniało mi się teraz tutaj, o ten wyraz mi chodziło. Fajnie byłoby sobie nad tym popracować. I fajnie, że w treningu pojawia się taki nurt, że te oczy są ważne, że to bardzo ważne jest w wielu sportach, że ten kontrola wzrokowa jest ważna w sytuacji, kiedy zbliża się piłka do siatki w obrębie głowy i fajnie byłoby... Jak jesteś gamerem, albo ciśniesz CS-a, no to po prostu bez dobrej koordynacji oko-ręka, no to jesteś po prostu, wiesz, kolejnym flagiem, nie? Dla kogoś. Tak.
Tak, tak, tak. A teraz no, e-gry zyskują na popularności mocno, nie? No tak. I teraz dyskusja będzie w komentarzach, czy to jest sport, czy to nie jest sport. Teraz zasadnie jest dyskusja, jak wyszedł serial, którego nie oglądam jeszcze i na razie nie zabieram się za to. Gambit Królowej chyba, dobrze pamiętam. Mm-hmm. Nie? Jakby na Netflixie dotyczący szach. Ale szachy to jest sport. Tak, ale trwa taka dyskusja, na przykład wśród pewnie nie zawodowców, bo oni pewnie wiedzą, że to jest. Ja na przykład zadania za bardzo w szachach jeszcze nie mam. Kiedyś coś tam ciupałem delikatnie, ale to po prostu podstawy zasad grały, znałem. Aczkolwiek może wrócę, bo Aga grała nawet na jakichś zawodach sportowych w szachy. I może do tego wrócę sobie troszeczkę, byłoby fajnie jakby nauczyć się, bo to jest takie ciekawe, relaksujące zajęcie, jednocześnie trochę tam, wiesz, mózg ci stymuluje. I jest dyskusja, czy to jest sport, czy to nie jest sport. No bo niby jest z jednej strony, bo tam musisz, wiesz, rzeczywiście ten mózg mieć wydolny i tak dalej, z drugiej strony są przerwy, możesz iść do łazienki i w szachę przecież możesz sobie wielokrotnie chodzić do łazienki. No tak, ale jak trenujesz trójbój siłowy, to w międzyczasie też możesz wyjść do łazienki. Ale nie w sytuacji typu, wiesz, typu powiedzmy... No kiedy dobra. Trzymasz sztangę na plecach, tak. No to wtedy nie. No dokładnie, ale nawet wiesz, powiedzmy, że okej, w trójboju masz także jedną aktywność, możesz iść do łazienki, później masz kolejną aktywność, możesz iść do łazienki, potem masz... Ale powiedzmy, że jest taki... jakieś zawody, gdzie robisz coś przez pół godziny. No tak. Na przykład, nie wiem. Bieganie. On przed w tenisie nie ma tak, że jest set, no nie, i pauza, i do łazienki, i przez zostaje po prostu, jesz, nie ma ci 10 minut, przychodzisz, mówię, dobra, jestem gotowy, no nie, rzucę piłeczkę. Nie robi się tak, robi się w przerwach stricte, które no tak. Są na to, żeby iść do łazienki, no nie. No i tak no się, po co, no tak by się ścigali w majtki, to by nikt nie zauważył na tenisie, no nie, jak już jest na wyższym poziomie. Tak, a może właśnie tam zobacz, jak jest aktywacja przepony mocna, tylko i tak. No wiadomo. Można się ścigać. No to wtedy też już powinno dać do myślenia, ale może trzeba zadbać nie tylko o przeponę oddechową. No, dokładnie, dokładnie. A to tak, to jest temat, kiedyś może poruszymy, fajnie byłoby jeszcze z kimś, bo a tutaj myślę, że wywiązała się mega ciekawa dyskusja z jakąś uroginekolożką, byłoby ciekawie. No. No fajnie było pogadać. Dobra, no, o tych to jest do ogarnięcia. To jest temat omówienia. Wracamy sobie do... No właśnie, bo teraz no właśnie, możemy płynnie z tego przejść. Płynnie. Że problemy oddechowe w sumie też mogą nam dawać napięciowe bóle głowy. Dobra, rzuć jakiś mechanizm. No znowu chociażby taki, że jeśli mamy problemy zaburzenia po prostu na poziomie przepony, no to musimy nadmiernie aktywować mięśnie dodatkowe. No więc po takie, prostu które... najczęściej... dochodzi do takiego, widzisz, absolutnego braku szyi. Tak, tak, tak. I ograniczenia jej ruchomości, nie? Powięź głęboka tam bardzo mocno przechodzi w sklepek opłucnej. Mm-hmm. Tak, bo klatka pręża. Piersiowa nie powinna aż tak często i tak, bo co mięśnie dodatkowe, tak? To jest no dodatkowe tak. W sytuacji, kiedy po prostu rzeczywiście jest zadyszka. Kiedy walczysz o życie. Walczysz o życie albo po prostu biegniesz 30, albo nie wiem, ktoś zaczął biegać, no, tak? Powiedzmy, biegasz po prostu i, wtedy możesz gdzieś tam ostatnie używać, kilometry. Albo po prostu biegniesz szybko, nie? Robisz jakąś taką aktywność, co wymaga od ciebie trochę więcej tlenu, to raz. Ale dwa, jest też, w ogóle wyszedł bardzo fajny, chyba jakoś z zeszłym roku, bardzo fajny przegląd różnych badań dotyczących tego, jak nasze oddychanie wpływa w ogóle na mózg. Więc faktycznie też na jego ukrwienie i na ukrwienie jakby w ogóle wszystkich tkanek dookoła. Więc jeśli to będziemy mieli cały czas nieprawidłowy wzorzec oddechowy, no to jakby nie tylko na drodze takiej mechanicznej, ale też krążeniowej możemy mieć jakby to po prostu upośledzone krążenie, nie? Więc może to nam dawać po prostu objawy nawet chociażby tego bólu takiego naczyniowego, a nie już niekoniecznie tylko i wyłącznie napięciowego. Wiesz co, ja mam problem na przykład, znaczy my tak sobie teraz różnicujemy, że tu napięciowe, tu wiesz, naczyniowe, tutaj wiesz, związane z kompresją na nerw, a bądź później mądry, no nie? I dojść do tego, co zrobiłeś, kiedy pacjentowi uruchomiła się przepona, powiedzmy. Znaczy, na przykład, no nie? Albo nawet, mu wzorzec. Nie? Nawet taka wiesz, sytuacja denna, bo jakby pacjent opisuje, ale też jakby nie jesteś w jego skórze, a tutaj te wszystkie objawy to też, że może cię boleć tak, a może cię boleć tak i to nie ma takiego jakby konkretnego wzorca. I nawet sobie robisz taki mięsień skroniowy, no nie? I pytanie, czy ty rzeczywiście rozwiązałeś stricte, bo to był ból związany z punktem spustowym, czy może ten mięsień był z jakiegoś powodu urazowo niewydolny, ty z tego zaktywowałeś, on zaczął się fajnie napinać, zeszło napięcie z żwacza, tutaj ten mięsień się znormotonizował, a w obrębie mięśnia skroniowego wiemy, że jest trochę naczyń krwionośnych, choćby takich powierzchownych, i to spowodowało, że poprawiło się ukrwienie w obrębie czaszki i dzięki temu już nie czujesz bólu, bo no tak. Był prawie niedokrwiany. No, to dla mnie to się wszystko bardzo mocno przeplata.
jeśli chodzi o problemy i jednocześnie nie wiadomo, tym bardziej bóle głowy, no jakby nie ma za bardzo badań na nie żadne, tu obrazówka w ogóle, wiesz, odpada, bo w sumie to nic ciekawego nie wychodzi praktycznie nigdy. Znaczy, jeśli wychodzi, to zazwyczaj to jest wskazanie do tego, żeby jednak odwiedzić neurochirurga. Raczej chirurga, nie? Tak. No tak, więc jakby tutaj bym też tam akurat tej radiologii tam zupełnie nie zarzucał, ale w takich faktycznie tych czynnościowych, funkcjonalnych problemach, no to często jest faktycznie jakby bezużyteczne, nie? Tak, więc tutaj też ciężko powiedzieć rzeczywiście, jaki problem ma pacjent, a dwa, co ty zrobiłeś na terapii, pomimo tego, że wiesz, co zrobiłeś, no to de facto często nie wiesz, co zrobiłeś, bo wiesz, że pracowałeś z jakimś obszarem i hipotetycznie zrobiłeś to i to, no nie, ale dokładnie ile mechanizmów się tutaj zaaktywowało podczas twojej pracy, no to nikt nie wie. Nie, no to tutaj możemy się tak trochę opierać, powiedzmy trochę o nasze takie wyobrażenie po prostu o pracy z człowiekiem, no trochę wiemy po prostu też chociażby no, z samej fizjologii, że jest trochę jednak większe prawdopodobieństwo, jeśli ja na przykład komuś pracuję w obrębie, powiedzmy, mostka, gdzie ma kąty żylne i powiedzmy pacjent jeszcze w dodatku odczuwa, że mu się nasilają problemy w momencie, kiedy mu się faktycznie gdzieś podnosi ciśnienie, nie? No to myślę, no dobra, no to tak brzmi trochę krążeniowo, więc wtedy powiedzmy, że praca w tym miejscu, jeśli przynosi efekt, no to podejrzewam, że jest większa szansa na to, że to jest faktycznie naczyniowe niż napięciowe. No oczywiście znowu, no nie dam sobie nic za to obciąć, bo pewnie mamy całkiem sporo połączeń takich typowo mechanicznych, które mogą na to wpłynąć, ale myślę, że no jakby tam procentowo jakoś zwiększa nasze szanse w tym, żeby ta terapia była skuteczniejsza, nie? Tak. I myślę, że fajnie byłoby tutaj taką prostą rzecz zamknąć, dlaczego możemy mieć problemy napięciowe w obrębie naszej głowy, szyi i tak dalej. Często w związku, to już powiedziałeś, częściowo z oddechem, ale tutaj fajnie byłoby sobie tu uzupełnić kwestią nawodnienia, często jest tak. I zdarza się czasami, że ktoś, to jest moje pierwsze pytanie, ktoś mówi, że o Boże, dzisiaj mi zaczęła głowa boleć, ja mówię, piłeś w ogóle dzisiaj wodę? O. Zapomniałem. No i po prostu można czuć się jakby odwodnionym i to też niestety niekorzystnie wpływa na naszą pracę narządu ruchu, choćby tak samego. No ja myślę, że to byłoby takie chyba pierwsze zalecenie w ciemno. Tak. Jakby ktoś tylko do mnie napisał na Messengerze, hej Maciek, boli mnie głowa, co mam zrobić? I napij się wody, napisz do mnie za pół godziny i zobaczymy. Nie? Tak, tak. Ja miałem taką sytuację, to było akurat nie z bólami głowy, ale taka śmieszna rada, którą podrzuciłem pacjentce. To pracowaliśmy sobie i robiliśmy też jakieś modyfikacje żywieniowe i tak dalej. Robiliśmy tylko dietę wykluczeniową wcześniej i tam była taka sytuacja, że zaczęło mnie skurcze łapać ją. No i tak mówię, kurde, to nie były jakieś takie super drastyczne zmiany, żeby zaczął się skurczłapać. Nie wiem, a jak tam piłeś woda, to się okazało, że po prostu zrobiło się mega gorąco, no nie? Jakby to był taki okres, że było tak chłodno w te lato i po prostu jeb, no nie? Taka wysoka temperatura. Może odwodniona jesteś. Ona, o, w sumie to może i wiesz, jakby popiła sobie jeden dzień wodę i przeszło mnie. Więc może tak być i z tymi bólami głowy, no to jest akurat standard, że wiesz, łupiemy tam kawę albo jest imprezka. Jest imprezka i trochę sobie popiłeś. No i jednocześnie... Zapomniałeś popijać. Zapomniałeś popijać, co się zdarza notorycznie. A dwa, oprócz tego, no cały czas chodzi do łazienki. No jesteś maksymalnie odwodniony, wstajesz rano, czujesz, no jakby ten rozpierający ból głowy, który ci ściska banie, no to wtedy widzimy, okej. Okay. Jeden dzień nawadniania i wszystko wróci do normy, więc o tym pamiętajcie. Możemy podać od razu taki całkiem dobry sposób na to, jak monitorować po prostu swoje nawodnienie. No, trzeba po prostu patrzeć na kolor sików. Znaczy wiesz to co, i to jest dobre dla proste. Facetów bardzo często. No. Dla kobiet jest to troszeczkę bardziej complicated. Bo sobie siedzisz na WC i nie widzisz często, przecież ja sikam, no po prostu widzę. Ale jeszcze zawsze możesz, zanim zdążysz na siedząco nacisnąć przycisk spłuczki, to jeszcze możesz sprawdzić, nie? Tak, tak, tak. Można. No więc jakby co to można. Można sprawdzić, ale kiedyś były te toalety z klifem, kojarzysz to, nie? No. To one były takie, że wszystko było widać. A teraz tak, wiesz, pada i to się trochę miesza z wodą i nie jesteś do końca pewien. Na przykład jak my sobie sikamy, to teraz... Wiadomo, no tak. Że to nie jest niemożliwe, no nie? Tak, to nie jest niemożliwe. Jakby kobiety jakby wiedzą, że to się da sprawić, ale jest to troszeczkę nie tak oczywiste, bo to, wiesz, jakby sikasz 60 sekund, no i widzisz, no nie? Czarno i białe, albo tam żółte na jakimś, no nie? Po prostu jest, no nie? Ja tak czasami patrzę, mówię, wow, jak mam pomarańczowe.
Bo trochę dzisiaj zaniedbałem chyba, no nie picie głowy, było tyle rzeczy, że po prostu zapomniałeś o tym. Mhm. Zdarza się, no nie? No, dwie kawki w ciągu dnia, wody mało. O 8 rano i później o 21 sikasz. Ojej, tak. Na szkoleniach mi się czasami tak zdarzało, że po prostu prowadzę szkolenie, prowadzę, godzina 17, ludzie wychodzą, mówię, ja się nie wypiję wody w ogóle. No nie? I już mnie zaczyna głowa boleć w tym momencie, no jak powiedziałam, to mi tak zaczyna ściskać. I wiesz, no, biorę szklankę wody i przechodzi koniec, mówię dzięki. No. Tak, więc bardzo ważna rada, pamiętajcie o tym piciu wody. Ziółka pewnie jakieś będą spoko, chociaż jak ktoś pewnie dużo pije... Zazwyczaj taki... są. Chociaż... Ale są też takie, wiesz, są specjalnie ziółka na siusianie, no nie? Nie pamiętam teraz, jakie na przykład mogą być. No niestety większość. Ale takie, większość, że tak... większość trochę pobudza, nie? Ale taki, na przykład mięta. Mięta. Mięta nie jest na siusianie. Nie. Tylko to jest kolej, jeśli chodzi... Tak, ale tutaj ten... Faceci też nie mogą z miętą przesadzać. I to jest akurat dosyć ważne, bo obniża poziom teścia. Tak? No. O, to już co tłumaczyło. Nie no, żartuję. To już to popiłem. Lubię mięty nawet. Nie no, od czasu do czasu jakby nie zaszkodzi, ale... Ale tak, w sensie codziennie nie? Codziennie myślę, że to nie jest dobry pomysł. Muszę powiedzieć Adze, że to nie jest może dobry pomysł. Dobra, ale wracając tutaj od poziomu testosteronu w naszej krwi, to w naszym ciele, to myślę, że można teraz przejść spokojnie sobie do bólów migrenowych, które już takie proste do rozwiązania nie są. I czym się ból migrenowy charakteryzuje? Poniekąd to powiedziałem, ale jest to konkret. Tak. Kilka dni najczęściej trwa, ale jakby trwał dobę, to bym go nie przekreślał. Myślę, że jest taka szansa. Nie, to jest jednak troszeczkę takie osobniczo zmienne i najczęściej to są 2-3 dni, ale bywa tak, że to jest jeden dzień, że to jest faktycznie ból naczyniowy. Więc... Ludzie najczęściej wiedzą, jak się ona zbliża powoli, że już takie, wiesz, to takie przesłanki, że tutaj i teraz jest taki moment, żeby wziąć leki, ale niestety te przeciwbólowe, które dostaniemy na stacji benzynowej, mogą nie zadziałać. To są takie konkretne leki migrenowe. Mhm. Stricte. Jest to często właśnie ból obejmujący konkretną część głowy, częściej właśnie tam głęboko i pojawia się właśnie często nie wiadomo po czym. I ludzie jakby tego nie łączą, aczkolwiek coraz więcej widzę takich fajnych rozkmin, że na przykład już ja się pytam właśnie o to, czy jakby pani podejrzewa jakby skąd te bóle, po czym się pojawiają, bo na przykład tak, że nie wiem, wstałeś rano z bólem głowy i ludzie powoli zaczynają kminić, że już się sprawdziłem, że to nie od jedzenia, byłam u dietetyka, byłam na diecie eliminacyjnej, bo żywieniowo bardzo często się zdarza, no nie, że to jest powiązane jakoś. Masz jakieś grupy produktów albo jak to poznać w związku z żywieniem? Wiesz co, no nie ma chyba jakiejś takiej reguły, że u wszystkich dokładnie to samo, ale najczęściej to są na przykład sery, zwłaszcza jakieś takie sery pleśniowe, chyba to ze względu na większą ilość histaminy, prawdopodobnie, też nie chcę skłamać, na pewno wino czerwone, pieczarki czy w ogóle grzyby, często wywołują ataki migrenowe. Ale grzyby ze względu na co? Pamiętasz? Też prawdopodobnie na jakieś aminokwasy, okay. Akurat w większej ilości, teraz też już za bardzo okay. Nie pamiętam. Które i u części osób jabłka. Nie mam zielonego pojęcia akurat dlaczego. Nie spotkałem się z tym za bardzo jakoś w literaturze, może też nie spędziłem na to odpowiednio dużo czasu, ale kilku różnych pacjentów mi powiedziało o tym, że jak zje jabłko albo po prostu no, tam trochę więcej tych jabłek, to już mają dosyć silny taki naczyniowy ból, nie? Mm-hmm. Tak, o winach i serze to także słyszałem, że taka właśnie, znaczy słyszałem i się spotkałem już z tym kilka razy, że taka dieta francuska? No, specjalnie więc to prawdopodobnie służy? Właśnie ta histamina, nie? Histamina, okej. Okay. Bo ona może wywoływać po prostu taką reakcję immunologiczną. Mm-hmm. No tak, widzimy więc... jakby to w różnych sytuacjach, no nie? Często po znerwaniu, a wpadnie już pokrzywy. Chociażby, nie? Normalny złoty. Dzień jak co dzień. Dzień jak co dzień. I po terapii czasami zdarza, no nie? Jakby pamiętam w takich terapiach często odruchowych, narzędziowych, no nie? Że tam dłubiesz sobie w jakimś obszarze i takie burchelki się fajne pojawiają, no nie? Że jakby w histamina zaczęła się wydzielać i wtedy teoretycznie ona też ma taki przeciwzapalny w konsekwencji jakby działanie, tak. Więc zostawiasz sobie tego obszaru już nie no ale reakcje, z reakcją tą immunologiczną jest powiązane. Tak, nie? Tak jak najbardziej. Tak, więc mamy właśnie ten problem naczyniowy, więc tu rzeczywiście fajnie byłoby, jakby
jak ktoś rzeczywiście ma takie bóle właśnie migrenowe, a jeszcze taki już na pewno wie, że tam światłostręt, dźwiękostręt, aura i w ogóle wydmioty, nudności, wszystko, cały pakiet, to żeby zastanowić się przypadkiem, czy to nie jest związane z żywieniem. Tu jest trochę problem, bo jakby wiesz, jakby to nie jest tak, że zjesz i cię boli. No tak, czasami te reakcje są opóźnione, nie? Tam nawet kilka godzin. Nawet myślę. Kilka godzin zdarza się, że w ogóle za dwa dni mogą być tak, opóźnione. Bo, jak wszystkie te reakcje takie pokarmowe. Pokarmowe, no. Bo niektórzy ludzie stwierdzają, że po prostu zjedli, strawili, to już nie to, ale to już się nie liczy. Mało kto zdaje sobie sprawę, że ten pokarm nawet zalega w tobie długo. No tak, bo no to są kurde dziesiątki godzin, bym powiedział, bo to dokładnie. Na pewno ponad dobę. No tak, a ktoś tak myśli, że jak wypadnie z żołądka, to dalej tak, to już tak. Po prostu jest w śmietniku, nie? No tym bardziej, że proces wchłaniania zaczyna się po żołądku bardzo często. No on tam w ogóle się zaczyna się dopiero po żołądku. No tak, bo żołądek to jest obróbka mechaniczna. No tak, więc tam właściwie aż do końca to jakieś wchłanianie różnych rzeczy zachodzi, nie? No. Więc tutaj warto się zastanowić, czy przypadkiem nie jest tak, że na przykład zawsze, na przykład po jakiejś imprezie, no jakby czerwone wino i sery, to wiesz, jakby nie jest coś, co się je codziennie, więc może się zastanowić, że może wtedy i w taką dietę eliminacyjną sobie zrobić. Tak, chociaż ludzie, którzy cierpią na migrenę od jakiegoś czasu, to wyłapują takie rzeczy i unikają, no nie? Ale niestety unikanie też nie jest sposobem na leczenie. Często. W wielu przypadkach. No nie tym bardziej, że powiedzmy, że zdarza się tak, że często ludzie mówią, że kurde, kiedyś ten produkt był spoko, nie było problemu i w jakimś tam określonym czasie okazało się, że on stał się jakiś, wiesz, agresywny dla naszego organizmu, no nie? I mamy tą reakcję. To też jest jakby też trudne do weryfikacji, bo jak ktoś ma uczulenie od zawsze, no tak. Chociaż na wino nie wiedziałby, czy ma od zawsze, no nie? Bo jest tak, że jest do pewnego momentu... Jak, tego piłem, się... jak miałem 3 lata, i normalnie waliłem mamą. Wino bez problemu, nie? Tak, butla, siadała i nic. Skończyłem studia i w ogóle koniec, no nie? Tak, nagle się coś wzięło i wysypało. No, to może być chociażby już z tą szczelnością jelit związane, ale może znowu są jeszcze jakieś inne reakcje, że po prostu wywołuje w nas to taką nadmierną tą odpowiedź, nie? Tak. I migreny są dla mnie po prostu trudniejsze, bo jeśli chodzi o bóle napięciowe, to nie pamiętam pacjenta, u którego nie udało się bardzo zredukować albo tych bóli wyeliminować. One są powiedzmy raczej prostsze, tak? To nie jest też kwestia, że przychodzi pacjent często i wiesz, bam, stryki, nie boli. Tak, ale to idzie, no nie? Najczęściej to idzie. Z migrenami pamiętam, teraz mam w głowie nawet 2-3 takich pacjentów tak na szybko wyciągniętych z pamięci, że nie poszło nam w ogóle. W sensie, że wiesz, jakby jak ich bolało? Może być, no bo może to znowu to mogą być chociażby też problemy hormonalne, które nie zawsze są łatwe do wyciągnięcia i myślę, że my no manualnie mamy na to jakiś wpływ, no ale też nie stuprocentowy. Mm-mm. To nie jest tak, że ktoś przychodzi i mówi, dawaj, mam rozregulowane w ogóle wszystkie hormony, a ja dawaj, ręce już ciepłe. Już jadę z tym. Nie? Tak myślałem, że po prostu wpłynam za tarczycę, tu za nadnercze. Tam sobie husiu, tam w palec w przysadkę i kręcimy. Tak. Nie? Śmiejemy się, ale oczywiście w mniejszym bądź większym wpływ mamy. Na pewno mamy wpływ taki, żeby pacjenta wyedukować i żeby on po prostu kompleksowo zaczął coś z tym robić. Tak? Jeśli chodzi o problemy hormonalne, no to wiemy, że po prostu cały styl życia tutaj się mocno kłania. O sen też by można było tutaj, no bo to jest kluczowe, jeśli chodzi w ogóle o. No tak. No w ogóle. Napięcie, regenerację, no odżywienie. Całe te cykle dobowe. Tak. Wszystkie nasze zegary biologiczne są z tym bardzo mocno z hormonami związane, no bo to, o których godzinach one się wydzielają, no to nasz mózg musi o tym po prostu skądś wiedzieć, że to już jest dobry moment na to, żeby zacząć wydzielać chociażby melatoninę, nie? Jak my sobie to sami poprzestawiamy, no to on robi to, co mu każemy. Może inaczej, jak jemu dostarczamy informacje, to on na takim poziomie sobie bazuje. Tak, i to szkoda, bo rzeczywiście tak jest, że w ciągu dnia są określone godziny na różne rzeczy. Tak powinno być, no nie? No tak. Tutaj pokłon dla całej medycyny wschodu, która rzeczywiście ma ten swój zegar biologiczny i tam jest miejsce de facto na wszystko w ciągu dnia. A u nas jest tak się przyjął, że ja to jestem super sową, a ja jestem super skowronkiem, a ja to coś takiego, każdy jest inny i w ogóle. No jednocześnie każdy jest inny, ale mamy to samo anatomię fizjologii, więc to do końca nie jest tak, że każdy jest inny. Tak. I ciężko na przykład wiesz mieć, być super zdrowym, jednocześnie po prostu lać na cykl dobowy. I jednocześnie, i to tak wiesz, jakby permanentnie go tam
wcinać, no tak. Że to mówisz, dobra, to posiedzę co drugi dzień przy komputerze do trzeciej, bo ja jestem montażystą, to odeśpię w ciągu dnia i... No, jest no tak, zwłaszcza jak co drugi dzień, nie? Bo to już w ogóle twój mózg głupie, bo nie wie zupełnie, co się dzieje. Jak ja mam pacjentów, czy którzy jeden, mają zmianową pracę. No to jest niestety... Jezus Maria. Tak, się po prostu, i wiesz po prostu, że masz taki po prostu... Taki po prostu coś nie do zmiany, co jest no, de facto niszczycielskie dla układu, no jest, do zdrowia. Jest masakryczne, bo jest w ogóle jest cała masa badań akurat na temat pracy zmianowej. No i ona jest naprawdę bardzo mocno na przykład łączona chociażby z cukrzycą, w ogóle z zaburzeniami glikemii, nie? No. No bo zaczynasz jeść o zupełnie innych porach, więc... I nawet samo to, czy my widzimy światło, czy nie, nawet czy jemy, czy nie jemy, no to już znowu nastawia nasze narządy na to, że one po prostu w pewnym momencie się włączają. I wiesz, enzymy tutaj masz, cyk, 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 trzustka też działa, insulinka ci skacze, tam nic nie wpada, później ty już powinieneś w sumie spać, ładujesz batona, to jest czwarta rano, nie? Nie, nie. Ja jak mam taki dzień, z różnych powodów, na przykład, nie wiem, podróż, jedziesz gdzieś, wracasz z wakacji i właśnie jest taki dzień, to ja, wiesz, jestem trzy dni po prostu i chodzę jak zombie i jest katastrofa. Nie, tak długo zajmuje czas dopasowanie się, więc jakbym był osobą, która, nie wiem, by od czasu do czasu latała, wiesz, loty Polska, Tokio i tak dalej, to ja po prostu, wiesz, lecę i tydzień leży. No właśnie większość tych badań to jest na stewardesach i pilotach, nie? No właśnie, no to tam się, tam jest hardcore. To tam jest najgorzej chyba. A tam jeszcze dochodzi, wiesz, element, no bo właśnie w ogóle zmiana ciśnienia. Czasu i... No tak. No tak. No, no tak, ale jesteś, wiesz, niby leciałeś na przykład 4 godziny, powinna być powiedzmy godzina 18, a się okazuje, że jest w ogóle jakoś dziko, nie? No, no że tam przy 4 godzinach lotu to może no nie jest jakoś tam duża różnica, ale jakbyś leciał z Europy do Stanów, no to jest po prostu jetlag. Tak, tak. Kosmiczne. No więc ja się na to nie nadaję. No podobno się można tego dopasować jakoś i są różne triki, żeby nie było tych problemów, ale no to... No są takie powiedzmy metody, żeby trochę sobie gdzieś tam pomóc i trochę to oszukać, ale to nie jest rozwiązanie też tak, na dłuższą metę. Nie? Na dłuższą metę może być problem, więc mam strasznie duży problem, jak patrzę z pacjentami, którzy mają zmiany, bo wiem, że jest coś, co nam mega utrudnia, jakby wiesz, tutaj uzyskiwanie dobrych efektów terapeutycznych. Mam prawie taki sam problem z nimi, jak z pacjentami, którzy palą. Ale wiem, że to nie jest do końca ich wina. No, jakby to jest praca, to nie można zrobić tak, że rzucam i teraz... I od dzisiaj spoko. W imię dobre, po prostu. Tym razem, że samoloty mają fajną pracę. Latają od dzisiaj tylko od 8 do 16. Tak, no, mogą mieć też fajną pracę, no nie? Bo dobra, jak ktoś nienawidzi tej pracy, inaczej się zmianowa, no to może by się bardzo zastanowić nad zmianą. Ale jak ktoś na przykład tą pracę lubi, jest zmianowa, no to... No to niedobrze. Trzeba próbować po prostu ugrać na innych polach, ile się da. Tak, dokładnie. Więc tutaj rzeczywiście trzeba mocno ten cykl dobowy przestrzegać na to, na co mamy wpływ po prostu. Dobra. Tak sobie tak zastanawiam, jeśli chodzi o to, co my możemy stricte robić, bo na pewno fajnie byłoby podrzucić jakieś tipy pacjentom a w związku i z migrenami, i z napięciowymi bólami głowy, żeby sobie coś tam robili. Kilka rzeczy powiedzieliśmy, możemy teraz to fajnie podsumować. I potem mam jeszcze czas. Monstery, taki bardzo kontrowersyjny temat, bym powiedział. Okej, okay. Czyli na pewno trzeba tak. Na pewno większość bóli tutaj, to jest akurat bardzo dobra wiadomość dla pacjentów. Większość bóli są bóle napięciowe, związane po prostu z naszym funkcjonowaniem. No tak, więc mniej więcej 3/4. Więc... Temat jest prostszy niż trudniejszy. Patrzymy, w które strony nam się szyja obraca i po prostu jak się obraca gorzej albo jeszcze w dodatku ciągnie i boli, no to już jest pewien trop. Tak, ale myślę, fajnie. Że tak statystycznie no to jednak często nie musimy od razu szukać gdzieś tam tego naszego bólu głowy w stawach powiedzmy krzyżowo-biodrowych, bo to znowu to bo rzuciliśmy gdzieś taki smaczek, że to się może zdarzyć i tak dalej, ale no często no tak lokalnie te problemy też występują i można powiedzmy wyjść od tego. Ale mogłoby dać, wiesz, to do myślenia ludziom jedna rzecz, że powiedzmy, że ktoś stwierdził, dobra, mam, czuję, że to, nie wiem, czworoboczne. No ja czuję, że to po prostu czworoboczne, go naciskam, czuję ten ból głowy, mój ból głowy, rozluźniam sobie ten, albo idę na przykład na terapię do kogoś, na masażyk, czuję, że wow, w ogóle się rozluźniło, mija, wiesz, półtorej dnia, tam dwa dni, albo nawet niech będzie tydzień i ja mam to znowu. Jednocześnie wiem, że w ciągu dnia, no wiesz, jakby nie robię jakichś takich hardkorowych rzeczy, bo siedzę jak ćwok przy komputerze, wiesz, głowy wyciągnięte, w ogóle katastrofa i w ogóle nie ruszam się, tylko jakoś funkcjonuje nieźle, nie gorzej niż pozostałe osoby, na przykład, nie wiem, z mojego otoczenia, a ja mam te bóle głowy, oni na przykład nie mają ich. To wtedy fajnie byłoby, żeby ludzie zastanowili się,
dlaczego ta szyja mi się napina cały czas, no nie? Jakby co tam się w ogóle dzieje, no nie? Mm-hmm. Może to jest problem właśnie gdzieś tam z dołem, no nie? Może no, ja mam, tak, wiesz, jakby jakąś operację, która nie została jakby doprowadzona do porządku, bo nikt tam nie pracował nigdy na jamie brzusznej. Może mam jakieś inne zaburzenia w obrębie jamy brzusznej. Może mam ten upadek na tyłek, o którym mówiliśmy sobie, mm-hmm, co się wydarzyło, więc fajnie jakby ludzie mieli takie refleksje, bo część pacjentów jest takich, na szczęście już ich nie mam. Ty takich pacjentów nie mam, ja takich pacjentów nie mam, ale wiem, że ludzie takich pacjentów mają, tak? Inni terapeuci, młodsi terapeuci, którzy gdzieś tam nie pociągną tego pacjenta od razu za swoją wizję terapeutyczną, że pacjenci przychodzą, mówią, proszę pana, masaż karku raz. Trzeba czworoboczne rozmasować, no nie? I ja mówisz, spoko, no nie, jakby okej. Okay. A on był robiony, tak, jakby pan co, jakby ten czworoboczny się zrobił, to ja mam tydzień spokoju albo dwa. Czyli chce pan od dzisiaj codziennie do końca życia chodzić do mnie raz w tygodniu, nie? Tak, znaczy wiesz, to też jest spoko, haj się zgadza wszystko. Jak jesteś młodym terapeutą i musisz zapełniać grafik, to jest bardzo okej. Okay. Jesteś zadowolony? Ale no też na dłuższą jakby, metę to tak nie jest dobre, na dłuższą dobra, metę, no to trzeba byłoby się nad tak. tym zastanowić. Nie? Dokładnie, ale wtedy fajnie jakby tak ludzie mieli refleksję, że kurde, nie mogę oczekiwać, żeby ludzie robili to samo, a jednocześnie chciałbym, żeby ten masaż może teraz starczył na 3 tygodnie, no nie? Mhm. Albo na miesiąc, to jest dalej to samo, tak? Albo wiesz, powiedzmy, nie wiem, czuję super napięcie w żwaczach skroniowych, w stawie mi przeskakuje i tak dalej. Stomatolog mówi mi, że jeszcze 2 lata i z niemnym zębem jest cały zetrę w nocy. Bierze mi wkładkę tutaj na noc relaksacyjną, szynę relaksacyjną, a już dwie zjadłem, no nie? No to tak. Wiesz, jakby masowanie tego, pomimo tego, że to było robione już 50 razy, to może no tak. 51 raz nie jest potrzebne, bo... Ten... No to może po prostu nie to. Tak, te żwacze, ten skroniowy, on się napina wtórnie, bo coś. Nie? To jest fajny temat z tym stawem, żeby go tam kiedyś poruszyć tak przez ugryź. Całe... żeby go ugryźć, no nie? Jak to by nie brzmiało. Bo to jest... Podobnież to jest bardzo duży problem. Tak się mówi. Ja tak słyszę, no nie? Tak się mówi. Tak się mówi, a w gabinecie jakoś tak dobrze nam, wiesz, jakby idzie ten obszar. Mhm. I nie czuję, żeby tak był taki trudny temat jak migreny. Jest kilka takich mechanizmów, które się powtarzają non-stop. Może też jakby tutaj, bo ktoś nam mógłby zarzucić, że no też jakby nie siedzimy do końca w tym, tak, więc tak, no. Jakby nam teraz ktoś przysłał pacjenta po rekonstrukcji szczęki i żuchwy, no to mogłoby się okazać, że może to byłby duży problem, nie? No, ale taki, gdzie ten temat jest tak, taki, jaki jest i tyle, no to... Tak, pewnie wiesz, jakbym współpracował z jakimś super wypaśnym ortodontą w Warszawie, no to pewnie by się okazało, przyszłyby takie, wiesz, pacjenci, że ja mówię, co? Po niebie ani 2 czwórki wyrosło. No twardym, to byłby pewnie duży problem, nie? Aha. Więc no nie mam takiej patologii, ale temat na pewno do poruszenia tutaj i się przyjrzenia bliżej. Co dalej? Oglądanie sików i picie wody. Albo właściwie odwrotnie. Picie tak, wody. Tak. Znaczy, i zwiększanie. Jak nie, będziemy pili wodę, jak będziemy pili wodę, no te siki raczej będą miały to będą kolor takie, dobry. Jak warto by się zastanowić też, jaki siki powinien mieć kolor, no nie? To taki. No niespecjalnie pomarańczowy, no nie powiedzmy. Słomkowy. Słomkowy. Się określa tak we wszystkich publikacjach, że to jest okej. Okay. Słomkowy kolor. Jak ktoś wie, rzuciutki. Jak wygląda słoma, był chociaż raz kiedyś na wsi, to wie, tak. O co chodzi. Znaczy z dwójka złego lepiej, jakby one były bardziej białe niż pomarańczowe. Ale jak są takie zupełnie białe, to też nie jest dobrze. No nie jest dobrze, nie? Albo wtedy mówisz, 6 litrów wody w zimę, może za dużo. Tak, chyba trochę przesadziłem. Trochę sporo, nie? No. Dobra, kolejna rzecz, po prostu aktywność fizyczna, nie? I fajnie byłoby, to zabrzmi dziwnie, ale gdzieś tą głowę uwzględnić. Hmm. I ktoś mówi, jak mam aktywność fizyczną uwzględnić głowę, no nie? Co takie na przykład fajne akcje, że o, kurde, proste na przykład akcje z takiego, wiesz, żeby się rozbudzić rano, wstajesz, kojarzysz, no nie, że tam, wiesz, głowę, ten czochrasz sobie, tutaj stawy skrzydłowe, w tai chi tak się robi często, że tam sobie pobudzasz różne elementy, poprawiasz przepływ, tam różnych rzeczy, już nie będę mówił o tym przepływie, wiesz, tam energetycznie i tak dalej, ale z w których głowy, dokładnie meridianach? W których meridianach? No w głowie trochę tam się kończy ich, no nie? No. No, więc można sam to, wiesz, trochę tam pomaltretować i to było fajne. Myślę, że ludzie nie dotykają się często w tym miejscu. Ja tam sobie masuję czasami. Nawet sobie czasami od środka, no wiesz, biorę sobie rękawiczkę, albo i nie, różnie to bywa. I no wiesz, ty cyk, staw skrzydłowy. Swoja ręka w swoją japę to jest uczciwy układ. Tak, no przynajmniej jak umyję ją, no nie, najczęściej jest po myciu. To wiadomo, nie? Ręce umyte, japę umyte. Wszystko elegancko, no nie? Jeden cyk i rzeczywiście fajne rozluźnienie, to jest okej. Okay. Szczególnie na przykład jak są osoby, które zarabiają mówiąc. No to już powinny szczególnie o to tak. zadbać. Ja nie wiedziałem, że będę w tej grupie osób kiedyś, że będę zarabiał mówiąc i
Nie to, żeby... Ciekawe, bo ja w ogóle nigdy o tym nie myślałem. No tak, znaczy dużo naszej pracy opiera się na tym, że mówisz, nie? W gabinecie no tak. Mówię mniej, no ale są szkolenia. Nie no to, że tak. Zabrałem na podcaście, no ale w gabinecie też nie jesteśmy takimi górami, że się nie odzywamy, nie? Nie. No, u mnie jest naprawdę obszar edukacji pacjentów jakby super kluczowy i wydaje mi się, że coraz więcej... To brzmi pewnie średnio, bo ludzie powiedzą, na robocie byś się wziął, za robotę byś się wziął, bo teraz mówię więcej niż kiedyś. Ewidentnie, to jest w ogóle jakby nieporównywalne. Jakiś, wiesz, jakby ja tam cicho, tam wiesz, masu, edukacja na koniec gdzieś tam, a teraz wiesz, tak 50-50, połowa mówienia, połowa robienia. I co ciekawsze, efekty są, no, moim zdaniem, nieporównywalnie lepsze niż kiedyś, więc nauczyciele i tak dalej, fajnie jakby tutaj raz na jakiś czas, tak wiesz, profilaktycznie sobie tam kardziołko, koźnykowa, stawić żółwy, rozmasowali, nie? Poniebienie twarde, o tutaj. Byłoby spoko. To trzeba chyba materiały dodatkowe o tym zrobić. Jak to robić? Taki pobudzający masaż. No tak. Meridianów jednoczesnym. Może no, być. To by było spoko, można o tym pomyśleć. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli chcielibyście takie dodatkowe materiały stymulacji czachy od nas. Myślę, że byłoby fajnie. I co jeszcze? Stawy strążuchowych raczej się nie ćwiczy na siłowinę, nie? No nie, ale w sumie to tam też trochę obrywają i pracują, więc... Trochę niepotrzebnie też, no nie? Bo zobacz, no. Ile osób, ja się ostatnio skapnąłem, jak sobie ćwiczyłem z Arturem, że robiliśmy jakieś ćwiczenie, szczególnie na biodro. Jedno biodro mega spoko, drugie biodro, ja już na nie staję, już piłuję zęby, no nie? W ogóle na nieświadomce i cały czas, wiesz, musiała myśleć relaksacja, wbij język do podniebienia, to w najbliższym zjawisko zębów i tam kombinacje. No i jakoś to szło. Też fajna taka, wiesz, odruch, no nie? Z którego... Wiesz, jakbym nie był fizjo, pewnie bym sobie nie zdał sprawy. Jak często myślisz, że czy ja rzeczywiście zaciskam mocno zęby przy podnoszeniu ciężaru? No nie, bo poniosłem, na chole drąży temat. Więc fajnie byłoby się zastanowić. Pamiętam kiedyś taką pacjentkę jeszcze, jak się zapytałem, bo ona miała właśnie problem z stawami strążuchowymi, czy często zaciska zęby? Mówi, nie. Nigdy? Chyba nigdy, no. Ja tam, wiesz, tak wiesz, ja widzę, że zaczyna myśleć. No i przychodzi na samą wizytę, mówi, panie Patryku, co się w ogóle działo? Ja no stop, zaciskam zęby, no nie, tak byłby szef mnie zdenerwuje, zaciskam zęby, dziecko mnie zdenerwuje, zaciskam zęby, no nie, ja po prostu w serialu siedzi, zaciskam zęby. Jem kanapkę. Zaciskam, tak, jem kanapkę, zaciskam zęby, ale to mówię, a to jest spoko, mówię, a okej, dobrze, mnie na rzecz, nie? Ojej, więc fajnie było sobie zdać z tego sprawę, to też jest ciekawe i na przykład podczas ćwiczenia nie obciążę tego stawu. No bo nie powinno być tak, nie. Zaciskamy zęby na maksa i po prostu godzina na siłowni szczena zaciśnięta. To jest to kompensacja, o tak. Tym wiemy, w sytuacji, kiedy na przykład macie coś, nie wiem, bo dobra, nie mówimy o stawie strążuchowym, to jest na temat na tak kiedyś jest. Indziej, no nie? No dobra. I jeszcze fajnie byłoby, jeżeli macie bóle głowy, powiedzmy, może on taki ma charakter troszeczkę migrenowy, to się zastanowić, może jedzenie, tak? Może jest problem wtórny. Może problem wisteralny, może to jest jakaś intolerancja pokarmowa i się zastanowić teoretycznie, z czego na razie powinien unikać. A potem być może udać się do dietetyka klinicznego i zastanowić się, co ja muszę odrzucić, żeby po prostu nie cierpieć, tak? Bo bóle głowy są dużym problemem. Nawet słuchaj, jak kiedyś czytam sobie taki raport dotyczący ludzi, którzy popełniają samobójstwa, to jest jeden z powodów, no nie? Dlaczego ludzie zdarza się. Kiepska sprawa bardzo, no nie? Może tak być. No, bo wiesz, jakby sposoby leczenia migren, no niestety nie jest tak, że jest jakaś świetna metoda leczenia migren i tak dalej. Raczej bym powiedział, że nie ma specjalnie sposobów. Oprócz takiego, globalnego podejścia. Takiego doraźnego. Albo takiego holistycznego, które wiesz, wymaga czasu, dojścia do przyczyny problemu. Czasami się udaje, czasami nie, no nie? No tak. Wątpię, żeby ktoś zrobił jakby wszystko, bo tego jest cała masa, wiesz, hormony, żywienie. No, myślę, że w ogóle trening. Większości możemy do dzisiaj jakby tych mechanizmów nie znać, więc tak. Też jest ciężko po prostu w coś trafić. I to, jak ludzie by rzeczywiście w ten sposób zastanowili się, poćwiczyli, popili, rozmasowali, rozpracowali, zregenerowali się, zrelaksowali, pilnowali cyklu dobowego, naprawdę nie mielibyśmy co robić. Dużo problemów by nam odeszło. I to nie tylko ból w głowie. Cała masa. No, ja myślę, że nam w ogóle o jest. W ogóle teraz mi się przypomniało, bo dzisiaj rano czytałem ciekawy artykuł w The Lancet.
Mhm. Szacuje się, że obecnie w ogóle fizjoterapii na świecie potrzebuje prawie 2,5 miliarda ludzi. A, czytam o tym, no. Jak czyli to jest to, jedna że... trzecia globu. I szacuje się, że w przeciągu kolejnych 30 lat ta liczba się podwoi. 5 miliardów. Prawdopodobnie. No, tak, czyli mniej więcej ponad połowa ludności Ziemi będzie potrzebowała fizjo. Jednocześnie trochę osób pewnie dojdzie, więc może tak. Tak, taka dlatego jedna... to nie będzie 2/3, tylko będzie pewnie połowa, czy no trudno powiedzieć. Nie? Dużo, akurat... na maksa dużo, no nie? Dużo. No, no więc jak ktoś się zastanawia, czy warto, to... znaczy... czy warto jeszcze się tym zajmować, to tak, ale to jest... znowu temat na osobne. Kurde, ten, ale to jest taki, wiesz co, z jednej strony tak, z drugiej strony patrząc na nasz kraj, to tych fizjoterapeutów jest bardzo dużo, ciężko znaleźć pracę jako fizjoterapeuta. Jakbyś chciał sobie tak o, od razu znaleźć. Jednocześnie dużo osób nie korzysta z fizjoterapii, część osób w ogóle nie wie, czym jest fizjoterapia, więc tu to nie jest do końca tak, że po prostu idziesz na fizjoterapię i wiesz, tam tak, w ogóle wszystkich leczysz. To absolutnie też to nie powiedziałem tego tak, żeby tak, teraz no, się każdy jest, na to rzucił, nie? No ale bo na przykład jak ja mam komuś, dostaję sporo takich wiadomości, ostatnio trochę mniej, ale dostawam tych wiadomości sporo. Też nie, wydaje mi się, że jak zbliża się koniec roku, tych wiadomości dostaje więcej. No nie? Ludzie zastanawiają się, co mają ze sobą zrobić. Ustalają cele na przyszły rok. Ustalają cele. Nie wiesz co, nie, jakby kończą szkołę najczęściej, no nie? Bardziej mi chodziło gdzieś tam wiosna, gdzieś tam wiesz, blisko lata, w ten sposób. A może, no nie wiem, na razie jeszcze nikt nie pytał się mnie ostatnio. I jakby są takie pytania, czy fizjoterapię warto studiować, tak? Czy warto iść w tym kierunku, bo nie wiem, chciałabym, ale wszyscy mi odradzają i ja nie wiem do końca takiej osobie poleci, tak? Czy to jest spoko, czy to jest niespoko, bo wiem, że to jest taki praca, która wymaga bardzo dużego zaangażowania na początku, żeby ewentualnie za lat kilka sobie powolutku kuponiki odcinać, ale no, trzeba troszeczkę popracować, trzeba trochę zainwestować. No to akurat myślę, że to nie jest nic takiego bardzo szczególnego, bo w sumie no, w czymkolwiek się ktoś potrafi odnaleźć i go to jakoś tam jara i to robi przez jakiś czas, to może być w tym dobry i się z tego utrzymać. Tak, ale u nas jest taki, wiesz co, próg jest początkowy bardzo niski, no nie? Że tak zaczynasz i po prostu większość przypadków klepiesz biedne, no nie? Po prostu, bo to tak to wygląda, no tak. Wiesz, jakby w przychodni zarabiasz mało, w przychodniach zarabiasz mało, otwierasz swój gabinet, no to na początku zanim tych pacjentów zgromadzisz odpowiednią ilość, to mija czas, więc na początku jest średnio. No większość przypadków na początku jest średnio, co dużo mówić. No tak, ale z drugiej strony jakbyśmy też, przynajmniej ja, jakbym słuchał, wiesz, każdego, kto mi mówił, że nie, tym to się nie zajmuje, bo się nie opłaca, to ja do dzisiaj bym nic nie umiał i był bezrobotny. Bo tak, chyba absolutnie wszystko, za co się brałem, to była przynajmniej jedna osoba, która mówiła, że to jest trudne, to się nie opłaca. No. Nie opłaca się. Tak, ale to jest znowu temat na inne. Dzisiaj rozgrzebaliśmy kilka odcinków. Widzę, że wracamy z trendem z początkowych w ogóle odcinków Neuroflików, gdzie po prostu poruszaliśmy w jednym odcinku 7 i wróćmy to później, to będzie później. Kiedyś będzie później. Ale się było bóla głowy. Było, myślę, że bardzo dużo takiej wiedzy wartościowej i dużo osób stwierdzi, ok, czyli jednak nie mam migreny, tylko napięciowy ból i mniej więcej wiem, co z nim mogę zrobić. Tak, oczywiście zachęcamy was do wybrania się do sprawdzonego, dobrego terapeuty, który rzeczywiście pomoże wam dojść do tego, co jest waszą przyczyną. I to by było spoko. Wielu terapeutów zajmuje się fizjoterapeutów bólami głowy, więc myślę, że nie będzie z tym żadnie specjalnie dużego problemu, żeby kogoś takiego znaleźć. To nie jest żaden jakiś wyimaginowany problem. Mówi się o tym bardzo dużo. I czas monstery. Więc tutaj nasze przemyślenia gabinetowe. Bardzo mi się podoba, bo ostatnio na Instagramie wleciało troszeczkę instastory, że no, nie może być gabinetu neuroterapeuty, który nie ma monstery, więc ja wam się pochwalę. W ogóle moja monstera ostatnio, kurde, wiesz, ona była przelana. Zrobię się taka żółciutka, ale... Odżywa. Tak, dostaję jakąś odżywkę dla Monster specjalność takiego. Ewelina zadbała o to i po prostu stanie wchodzę i znowu, wiesz, piękny kwiat i mówię, o, elegancko, mogę pracować. No właśnie po tym ja się skapnąłem, że nie mam Monstery w gabinecie. I już mam. I nazwałeś ją... Nazywa się dr John Tucker. John Tucker, a to... Oczywiście na... tak, jest tak, pojona tak. Wodą z kokainą i rośnie bardzo dobrze. A no, tak, tak. I teraz Maciek jest liście się fanem w kierunku... The Knife? The Nick. Ja słyszałem kiedyś, że to jest The Knife. Nie, na szczęście nie. The Nick. Może to się tak kojarzyło od razu ze skalpelem. No tak właśnie, nie wiem dlaczego mi się tak ubzdrało i ostatnio tak szukam The Knife. Nie ma. A w końcu jakoś chyba litrówkę zrobię i wyskoczył mi dennik i mówię, o, o tych lekarzach z XIX wieku, to. No. Czas monstery. Słuchajcie, zdarzyło mi się kilka razy w życiu mieć pacjenta z bólami różnymi. Czasami to były migreny, czasami to wygląda jak bóle napięciowe, którzy mieli iniekcję z botoksu. Czyli z
jadł kiełbasianego, to brzmi bardziej adekwatnie do tego, czym on jest. I dla mnie to jest po prostu, okej, okay, daj efekty. Większość pacjentów stwierdziła, znaczy tak, ogólnie było 50-50. Część pacjentów spoko, było lepiej. Część miała dużo gorsze sytuacje, szczególnie jak ktoś wpadł na taki świetny pomysł, żeby tą iniekcję zaaplikować w przesie podyczno-szyjny. Nie chciałem tego robić, nie chciałem, żeby ktokolwiek robił to mi, a słuchajcie, jest mega ważny obszar tutaj. Mm-hmm. Pamiętam, jak mi jedna pacjentka tłumaczyła, że właśnie dostała to, oprócz tego, że te bóle głowy się zaostrzyły, to w ogóle miała takie uczucie przez miesiące, że nie może tej głowy stabilizować. Ona była taka, wiesz... Jak, tak, jak ona, jak mówi, taki piesek, co jest z tyłu, wiesz, że tam, wiesz, delikatny hamulec tam chodzi, ona tak, wiesz, i mówisz, że to było straszne. Ona miała wrażenie, że głowa zaraz spadnie i się potoczy obok. Nie chciałbym czegoś takiego przeżyć. I oczywiście z tym nic nie zrobisz, no bo te mięśnie, nie wiem, czy wiecie, jakby jak wpływa botoks, on paraliżuje. No tak, więc jakby upośledza też no, po części funkcję, nie? Tak. No, to jest toksyna. Tak. A jak pomyślimy właśnie o tym, że na naszą propriocepcję ten obszar ma ogromny wpływ, bo tam tych wrzecionek nerwowo-mięśniowych jest wpyte na centymetr kwadratowy, no to nic dziwnego, że ci się ta głowa tak... Tak. No po prostu lata, nie miała percepcji, no nie? A być może tam był jeszcze jakiś problem wcześniej, to zostało sparyżowane, więc było jeszcze gorzej, zostrzyło się, a się okazało, że te bóle wcale nie podawał obszar potyliczny, nie? Tylko jakiś inny mechanizm był, dzięki czemu to się nie zostrzyło, nawet się pogorszyło. I też taka sytuacja, na przykład, że oczywiście trochę mniej hardkorowy obszar, ale kilka razy mi się zdarzyło u pacjentów, że był aplikowany w obrębie mięśnia skroniowego, co zmniejszało dolegliwości bólowe głowy, tak? Ale na przykład pacjent zaczął odczuwać inne dolegliwości związane ze stawem skroniowym. Bo wiesz, jak na przykład nie działa ci prawidłowo skroniowy, to tam żwacz, wiesz, tam ostro, jako taki chomik. Dobrze napuchnięta bułka. Taka napuchnięta buźka. Właśnie pacjent mówi, że się owal twarzy zmienił po tej toksynie, bo wiesz, miała zaaplikowane w skroniowo, bo ona miała takie bóle właśnie w obrębie uszu i miała w jedną i w drugą stronę i mówi, że się w ogóle twarz zmieniła, był taki napuchły skroniowy przez taki czas. Taka hipertrofia, później tak jak te psy takie, co, nie pamiętam jak one się nazywają, ale możesz po prostu się zębami złapać za gałąź i sobie tak wisieć. Tak, no. Nie patrzyłem tego u mnie, nie tego, chociaż grzebaliśmy kiedy w ustach, ale no rzeczywiście ten żar był taki upasiony, nie? Nie z taką parówą. Ojej, więc to jest naprawdę średni pomysł i to jest takie, wiadomo, że decyduje się na to jest tak, jeżeli ktoś jest osobą taką, że wiesz, próbować wszystkiego, no nie? I to nie idzie, okej, okay, jestem w stanie, wiesz, jakby... Zrozumieć ten akt desperacji. Tak, akt desperacji i lekarza, który na przykład cię prowadzi i twój, że no kurna, no nic nie działa, no nie? Byłam u tego, wstrzepałem tutaj, kombinacje, dieta, wszystko, dobra. No tak. Robię sobie. Ale jako pierwsza myśl, jakbym się tak obudził, boli mi głowę, tak, może wstrzyknę sobie toksynę w szyję? No, to nie brzmi jak dobry pomysł. Znaczy, tak, jakby ktoś się powiedział, mówisz, wstrzyknę sobie botoks, a ktoś powiedział, czy na pewno wstrzyknę sobie toksynę w twarz? To już daje tak do myślenia, nie? Tak, bo wiesz, botoks mi tak, jest wow, wiesz, tutaj biorą celebryci na twarz, żeby była taka uindrniona i tak dalej. Aha. No, a to nie do końca tutaj o to chodzi. I nie dajcie sobie. I nie jestem w stanie zrozumieć osoby właśnie, może nie tak, ale na przykład, że przychodzi do lekarza i lekarz mówi, no spoko, tutaj skroń. I na przykład na pierwszej albo drugiej wizycie proponuje tobie iniekcję z kwasu. To jest mega kiepskie. Jadł. Wtedy by się nie skusił. No bo nie. Toksik? Ja bym proszę sobie od razu wyobraził, że wyciągnie takiego węża, jakąś taką kobrę. Nie? A to mówię, no dobra. A więc to naprawdę jest średnie. I ja tak zawsze słucham, to mówię, ojej, proszę panią, bardzo ostatnio właśnie miałem pacjentkę. Widziałem się z nią raz, zobaczyłem, jak to będzie szło, ale jestem optymistycznie nastawiony, bo już nam się na wizycie coś zaczął poprawiać. Fajnie i ona dobrze reaguje, aczkolwiek czeka nas jedna emocjonalna praca jeszcze w przyszłości. Umówiliśmy się na styczeń, będziemy tam dźwigać, ale pani jest super otwarta i tak dalej, wiesz, robi sobie codziennie jakąś koherencję serca, więc mówię, spoczko, damy radę, będzie fajnie. No, ale miała właśnie w podpotyczne mięśnie, ale to też tak patrzymy się tak na ten, mówię, ale to było, on mówi, że no nie widziała innej wtedy, jakby wiesz, jakby już przebrnęła wielu specjalistów i nie widziała, mówię, no spoko, da się zrozumieć. To już teraz nie ma co żałować, tak. Tylko trzeba po prostu ale głowa zrobić, rusza nie? Głową, nie czuję, żeby jej spadła, więc wiesz, jakby już jest chyba po, a może była dobrze zrobiona ta iniekcja, może wtedy była źle zrobiona, może wstrzyknął we wszystkie mięśnie podpatryczne? A może jak to robisz? Ja nie mam o tym zielonego pojęcia. Ja też nie. To, nie. To wygląda. Nawet nie chcę wiedzieć. Nawet bym się tego nie uczył po prostu. Jakbym czytał książkę, bym zobaczył iniekcję, bo to bym się wziął na kolejną stronę, bo tego nie czytał. Aha.
Dobra, słuchajcie, to było tyle. Myślę, że dużo fajnych informacji. Dajcie nam znać, jak idzie wam leczenie bólów głowy, bo nas interesuje. Może macie jakieś fajne, sprawdzone rzeczy i jakieś ciekawe mechanizmy dotyczące bólów głowy, więc jak to jest w waszym przypadku? Bardzo chętnie poczytamy wasze komentarze. Przypominamy też, że jak chcecie sobie ten materiał posłuchać, to oprócz tego, że jest na YouTubie, to jest też w innych aplikacjach podcastowych, więc możemy zobaczyć się naszym przyszłym razem właśnie na Spotify, albo na Apple Podcast, albo na jakichś innych, których ja nigdy nie znam, nie widziałem na oczy, ale podobno są. Nigdy innych nie używam. Ktoś zawsze pyta, a czy jest na Google coś tam? No ja mówię. Nie wiem, sprawdź. Trzeba sprawdzić, ale prawdopodobnie są. Pewnie tak? Tak. A my was tutaj żegnamy i widzimy się za kolejne dwa tygodnie. Środa, godzina 19 chyba, jak wieczorynka. Której tak, już, który już nie ma podobno. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, Patryk. Maciek. Trzymajcie się, hej. Ciao.